Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Czy nadchodzi wielkie wyzerowanie kapitalizmu? No to jest pytanie, poważne pytanie dla Ameryki. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No co to znaczy wielkie wyzerowanie kapitalizmu? No komuniści nadchodzą w Ameryce. Komunisty przyszedł inną drogą, przyszedł przez szkoły, przeszedł przez uczelnie, przeszedł przez instytucje, można powiedzieć. No i wyrywanie kasy z Ameryki, z bogatej Ameryki, no to odbywa się na wiele sposobów. Odbywa się na propozycje były, żeby płacić niektórym ludziom za niewolnictwo sprzed 200, 300, 400 lat. Są propozycje, żeby płacić $1000 za wzięcie szczepionki. No to jest najbardziej kretyńskie, bo wyszczepić 270 milionów i dać im po $1000, gdzie połowa zapłaciła 5 czy 10 czy 20 razy więcej w podatkach, no to nie jest. Nasdaq teraz też chce wyrywać forsę. Nasdaq, no to jest firma prywatna, która przyjmuje pod swoje skrzydła, no prowadzi, kontroluje firmy prywatne, które wypuszczają akcje. Jak to się wszystko odbywa? No akcjonariusze, czyli udziałowcy, kupują jakąś tam działkę udziału w jakiejś kompanii. No kompania idzie, wydaje te akcje publiczne, no i każdy ma możliwość kupienia sobie. No i oni z reguły to jest tak, że bank daje tam 100, 200, 300 milionów, kupuje te wszystkie akcje, no i później wypuszcza je tak, żeby uzyskać ze 100 milionów, ze 120 milionów. Daje kompanii powiedzmy 80 milionów. No i później jak ludzie kupują coraz więcej, no to te akcje wzrastają. No i w pewnym momencie firma jest warta 200 milionów czy 300 milionów. No Amazon, taki przykład Amazon. Amazon na dzień dzisiejszy akcje jest 3000 z kawałkiem. Z rok temu był 1000 z kawałkiem. 15 lat temu to było 2 czy 3 dolary. Także, że jeżeli ktoś kupił za $1000, no to może sobie obliczyć, czy tam za 1000 czegokolwiek, no to z 3 dolarów do 3000 to ma 1000 razy więcej. Tak, także z każdego 1000 miałby milion dzisiaj. No ale no i Nasdaq, jest Dow Jones, jest Nasdaq, no są dwie, trzy firmy, które oferują te akcje, no to są w zależności od przemysłu i tak dalej. No ale Nasdaq powiedział właśnie ostatnio, że będzie wymagał, że wszystkie te firmy, które u nich się tam są na liście, muszą mieć bardzo takie przekrój społeczeństwa. No i powiedział, że muszą być kobietą, muszą być homoseksualiści, muszą być Azjaci, muszą być czarni, muszą być tacy, owacy. No i firma prywatna, która ma inne firmy prywatne, zaczyna mówić, co oni mają robić. No ale dzisiaj chcę porozmawiać trochę, czy pogadać o wielkim wyzerowaniu kapitalizmu. Wspomniałem o akcjonariuszach, którzy kupują te akcje, czyli to są udziałowcy. No ale teraz się pojawia taki komunistyczne określenie interesariusze. Interesariusze są akcjonariusze i interesariusze. No akcjonariusz to jest ten, który kupuje akcje. A teraz lewica mówi, że interesariusze, czyli stakeholder. Stake, no to tak jak się, to jest jakiś taki patyk, który się tam wbija, powiedzmy, i zaznacza i ma się tam jakiś tam udział w czymś. Akcjonariusze, czyli udziałowcy, no to oni są zaangażowani finansowo. Po prostu kupują coś z oczekiwaniem zysku. A interesariusze, stakeholders, to są ludzie, w zasadzie grupa, która komuniści określają to jako klienci, powiedzmy. No, klienci, no to mają interes
w jakiejś każdej korporacji, w każdej firmie, tak? No mówią, że tak, kupuję iPhone, no to jeżeli ja kupuję iPhone z korporacji, no to ja jestem zainteresowany tą korporacją, bo ja coś tam płacę za to im i mogę coś wymagać. No taka jest logika, tak? Do tego dochodzą pracownicy. No pracownicy też niby są interesariusze, no bo pracują tam. No nikt nie mówi, że oni mają płacone za to, no ale lewica mówi, że oni mają prawo wpływania na decyzje kompanii. Ci, co dostarczają tam towary, materiały i tak dalej, i tak dalej. No i tak samo jak interesariusze, zainteresowani, no to są wszystkie te społeczeństwa, grupy, te miasto, które naokoło tam gdzieś jest. No i na samym końcu to są właśnie udziałowcy, akcjonariusze. Ogólnie rzecz biorąc w Ameryce, no to jest wolny rynek, to jest kapitalizm, to jest po co te korporacje działają? No, korporacje no to po to działają, żeby robić forsę. To jest najważniejsze w tym wszystkim. Po prostu ludzie kupują jakąś akcję, no i te firmy robią wszystko, żeby mieć jak największe obroty, no bo zyski są wtedy, kiedy są duże obroty. Jeżeli są duże obroty, no i obcina się koszty, no to zaczynają się zyski, tak? No to jest taka normalna, każdy to rozumie, każdy powinien w każdym bądź razie to rozumieć. No i jeżeli te zyski są, no to jakoś się to przekłada na interesy, można powiedzieć, klienta, tych ludzi, którzy kupują. No bo jeżeli ktoś nie będzie obcinał kosztów, no i nie będzie wzrastał swojego obrotu, no to przyjdzie ktoś inny i będzie konkurencja. No i on znajdzie jakąś taką drogę, żeby i zarobić, i zadowolić. No bo to w kapitalizm na tym polega, żeby jednak wszyscy by mieli jakąś taką, no przepisy tej całej gry powinny być znane, no i konkurencja jest w zasadzie pożądana. Likwidowanie konkurencji w Ameryce, no to jest można powiedzieć nielegalne, no ale konkurencja jest zawsze dobra, tyle tylko, że nie może używać żadnych tam oszukańczych i zmyłkowych rozwiązań. Także w ekonomii rynkowej zysk reprezentuje to, co jest najważniejsze, co jest najważniejsze dla przetrwania, jest najważniejsze dla klientów, jest najważniejsze dla kraju, jest najważniejsze dla państwa w formie podatków, no bo oni też, firmy, które są mają jakiś tam profit, no to płacą w sumie podatki. No i teraz ten interesariusze, to cały ten kapitalizm interesariuszy, no to wszystko zmienia. Zmienia cały ten proces, wykoleja cały ten proces, no bo jeżeli są jakieś inne wymagania, które kompania, czy korporacja, czy jakakolwiek przedsiębiorstwo ma spełnić poza zyskiem, no to wtedy się zaczyna dziwaczna sprawa, tak? No bo nie ma tego sprzężenia zwrotnego, tak? To tam już nikt nie potrzebuje zwiększać sprzedaży, nikt nie potrzebuje obcinać kosztów, no bo wtedy trudno wytłumaczyć, co się dzieje, tak? W różne kompanie będą się otwierały, no i będą dostawały pieniądze od akcjonariuszy, no ale będą robili najróżniejsze rzeczy dla interesariuszy, będą robili
te wszystko dla tych bojowników o sprawiedliwość społeczną. No i to się wszystko rozmywa. I wtedy dyrekcja, zarząd, wszyscy, którzy prowadzą tą firmę, do tej pory, no to można było się zapytać, co robicie, tak? Ci wszyscy akcjonariusze mogą się spytać, gdzie jest ta forsa? My daliśmy wam forsę, gdzie wy macie forsę? No a teraz to mogą powiedzieć, no ale to robimy, tamto robimy. Także ci ludzie, którzy inwestowali, nie mogą się dowiedzieć, jak firma przepuszcza tą forsę. No i tu jest następny problem, że te wszystkie zasoby czy bogactwa naturalne, czy finansowe, te firmy, które w zasadzie nie robią zysku, zabierają to wszystko, zabierają to z rynku, zabierają to od klientów, no i nie trafiają te zasoby, te bogactwa, czy finansowe, czy naturalne do tych, którzy najbardziej je wykorzystają. Dlatego właśnie, że te środki będą wykorzystywane przez mniej, przez kompanie, które nie są tak wydajne. No bo wydajność to jednak jest najważniejsza w tym wszystkim. Jednak przy tej konkurencji, jakiejś zdrowej konkurencji, no to ktoś, kto jest najbardziej wydajny, kto jest najbardziej jakoś tak oszczędny, wytrzymuje. Cała reszta, która chce mieć większe zyski, no to upada. Cała reszta, która nie potrafi obniżyć kosztów, też upada. No jest jakaś taka selekcja. No i wtedy klient najmniej płaci proporcjonalnie, czy jakoś tak ułamkowo. No i to jest, dlaczego te wielkie korporacje teraz się podpisują pod tym wszystkim? No bo można powiedzieć, że ten forum światowej tej ekonomii, cały ten globalny zarząd, no to dużo firm się pod tym podpisuje. Apple, Facebook, IBM, Walmart, no to oni wszyscy pod tym się bardzo podpisują. No ale dlaczego? Dlaczego tak to jest? No wielu ludzi w tych firmach, no to poprawnie politycznie, komunistycznie, poprawnie politycznie, oni wierzą w to, no i kompletnie nie patrzą na koszty. No, nie patrzą na koszty, są wychowani przez ostatnie 50-60 lat w tych szkołach, uczelniach amerykańskich. To jest po prostu marsz przez instytucje. No i ich to nie obchodzi. Inni znowu w tych korporacjach mówią, o no to dobrze brzmi, to dobrze wygląda, to w gazetach można napisać, w radiu można to napisać, no i nic nie będą robili. Następna grupa, to przypuszczalnie w tych korporacjach, to jest taka, która pracuje dla korporacji, no ale sobie myśli o słodkich posadkach w rządzie, tak? Chcą być ministrami, chcą być politykami, no jak można powiedzieć, Tusk przez umlaut, no to on Polskę sprzedał tylko po to, żeby pójść do Brukseli, tak? No to właśnie tego rodzaju typy ludzi, te 20-30%, no można powiedzieć, komunistycznych świń, oni zawsze się odnajdują przy żłobie, a 70-80% ludzi po prostu musi płacić. No i ostatnia taka grupa, no to są ludzie, którzy popierają to wszystko, no bo osobiście jakoś z tego skorzystają, kiedy ta wydajność korporacyjna, ta wydajność przedsiębiorstw będzie rozmyta, będzie zredukowana, kiedy przedsiębiorstwa, kiedy biznesy zaczną przepuszczać ten przepływ gotówki z tego, że zawsze tam ma być zysk robiony, na to, żeby jakieś priorytety socjalne, socjalistyczne, społeczne, no to zaczynają się lukratywne jakieś pozycje. Zaczynają się pozycje dla menadżerów, zaczynają się funkcje i praca dla konsultantów, dla tych obserwujących, zarządzających, sprawdzających. No
i coraz więcej tej roboty będzie zrobione, tak? To jest to, co w Europie się robi. Tam jest ta biurokracja, nieustanna biurokracja, jeszcze więcej biurokracji i to tym ludziom zależy. I coraz więcej tych ludzi, którzy przychodzi tam, a wysysa z tej 60% czy 70% niedługo, to będzie, no kiedy to wszystko padnie, tak? Wpadnie to wszystko, kiedy będzie 60% zarządzających, a 40% pracujących. To wtedy to po prostu padnie. No ale jeżeli jest 20, 30, 40% tych biurokratów, no to się jeszcze jakoś ściągnie. No tych koni roboczych to jest coraz mniej, a pasożytów na wozie jest coraz więcej. Także te forum ekonomii światowej w Davos, no to oni uwielbiają. Uwielbiają to, dlatego że ten inżynieria społeczna, no to sama w sobie jej nie wytrzyma. Komuniści w Rosji wybijali, powiedzmy, przedsiębiorców, Chińczycy zabijali przedsiębiorców na Kubie, wszędzie w komunizmie zabijali ludzi przedsiębiorczych i tych, co robili pieniądze. W Polsce starali się produkować te fabryki państwowe, no ale i to wszystko miało być ładniej, taniej, efektywniej i tak dalej. No ale wszyscy wiedzą, jak to się obraca. No i teraz lewactwo się przypięło, powiedzmy, do korporacji. No i w tych korporacjach ludzie mają, zarabiają też po pół miliona, milion, potężne pieniądze w tych korporacjach zarabiają. No i widać, co się dzieje. Widać, co zrobili z Facebookiem, z YouTube, Google, te wszystkie lewackie firmy, Amazon. Oni po prostu są przy żłobie i ta szara większość jest po prostu manipulowana. Już Milton Friedman, który w sumie wyrolował Polskę swoimi doradami, no ale niektóre porady miał, to mówił właśnie, że ludzie z rady dyrektorzy z przedsiębiorstw prywatnych, którzy za dużo krzyczą o tym, że zarabianie pieniędzy czy zyski w biznesie to są niedobre, no to właśnie tłumaczył, że to są nieświadome laleczki w teatrzyku marionetek sterowane przez lewaków, którzy chcą doprowadzić do końca wolnego społeczeństwa. No bo do tego to się sprowadza. Ta własność społeczna zabije własność prywatną. I to jest właśnie to, co nadchodzi. Całe te wielkie wyzerowanie kapitalizmu, no to jest robione od drugiej strony. Cała ta nowomowa, no interesariusze względem akcjonariuszy, to jest coś nieprawdopodobnego. To jest straszne, no ale możliwe, że to nadchodzi. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Dziękuję serdecznie. Zapraszam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia i dziękuję wszystkim, którzy głosowali na Trumpa. Dziękuję dla wszystkich, którzy głosowali na republikanów, na konserwatystów. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No, to jest dosyć ważne. Pamiętajcie o tym. Wszyscy ci, którzy głosowaliście na socjalistów, pamiętajcie, prędzej i później będzie płacz i zgrzytanie zębów z waszej strony. No ale to może być za późno, może nie być za późno. Patrzcie się na politykę amerykańską, patrzcie się na, przyjrzyjcie się temu oszustwu. Przypuszczalnie sporo z was nie wierzy, no ale statystyka, jeżeli ktokolwiek ma zrozumienie statystyki i liczb, to powinien zrozumieć to. Zdrowia!